Arku, ile punktów dzisiaj zrobiono? Dużo. Znów chyba drugie miejsce, tak jak ostatnio. Niestety nie udało się tego pierwszego, ale, ale fajny turniej. Popracowaliśmy tak jak chcieli trenerzy. Więc fajnie. Wszyscy zadowoleni, bo małe gry to zawsze cieszy. A co wygracie tak naprawdę, bo tam kości aż trzeszczą? O punkty. Walka jest, zawsze na takich gierkach jest, tutaj nie ma odstawiania nogi, każdy walczy, bo chce się pokazać i też dla siebie, dla własnej satysfakcji, że fajnie przepracował trening i tyle, więc no nie odstawiamy nogi, ale też się szanujemy, nie ma jakiejś tam złośliwości, więc wszystko w granicach tutaj rozsądku. Pytałem Arka o punkty, o drugie miejsce, a tobie jak dzisiaj poszło? Kogo? Arka pytałem o punkty, Arek drugie miejsce, a tobie jak dzisiaj poszło? No, też na podium, trzecie miejsce. 10 punktów, mogło być lepiej, ale tak się skończyło. Dużo mieliśmy remisów, 4 remisy, 2 zwycięstwa, 2 porażki. No i cóż, szkoda, że się nie udało wygrać, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. A jak wy młodsi zaprezentowaliście się dzisiaj na tle starszych kolegów? No myślę, że pozytywnie. Coś tam, ja coś tam strzeliłem, coś tam dograłem. Myślę, że reszta chłopaków tak samo. Jakieś tam liczby mieli, więc myślę, że nie było widać, że stary i młody. Myślę, że wszyscy na podobnym poziomie. Podobny trening 2 dni temu. Teraz czujecie się równie zmęczeni, czy jednak trochę lżej już ten organizm przyzwyczaja się do wysiłku? Dzisiaj było trochę mniej biegania, więc troszeczkę było lżej, aczkolwiek odczuwaliśmy jeszcze trudy tego treningu, który miał miejsce 2 dni temu. Dlatego już te ostatnie gry już nie były na takim tempie, tych błędów też gdzieś tam technicznych było więcej na tym zmęczeniu. No ale cóż, to ostatni taki mega, mega ciężki trening, teraz już schodzimy z obciążeń, więc będzie tylko lepiej. I prosta droga teraz na basen. Tak jest, zimna woda, regeneracja. Spanko.